Dzień dobry, moi drodzy, witam was ponownie na moim kanale w następnym vlogu. Zaczynamy następny dzień, następny vlog, vlogtober. Także co, zapraszam was na spędzenie reszty dnia ze mną, bo połowa dnia już za mną. Wstałam, wykąpałam się, umyłam włosy, tak jak widzieliście, wypiłam sobie kawkę. Ogólnie tutaj jestem na praktyki, także wychodzę się i idę na późniejszą godzinę. No tak, po prostu moja szefowa zadecydowała, bo ja dostaję informację z dnia na dzień, na którą godzinę mam przychodzić na praktyki. Także tak zadecydowała, że mam dzisiaj na późniejszą godzinę przyjść, więc idę. Też obczaiłam, że nie muszę się przesiadać, nie muszę jechać z przesiadkami, tylko bezpośrednio jedzie ode mnie autobus do miejsca, gdzie mam praktyki, także też czas zaoszczędzę na przesiadanie się i bezpośrednio tam dojadę. Też się z tego powodu cieszę, że nie będę musiała się przesiadać. Także jadę pierwszy raz autobusem, przy którym nie będę musiała się przesiadać. Musiałam pomyśleć, co chciałam powiedzieć, bo jeszcze powiem wam, że trochę jeszcze taka senna jestem, ale kawkę wypiłam, także miejmy nadzieję, że mnie nie rozbudzi tak bardzo. Więc ja się zbieram do wyjścia. No i co? No i wychodzimy. Dzisiaj też mamy ładną pogodę, tylko chociaż troszkę wiecznie jest. Także bluzę narzucę, krótki rękaw, ta bluzka z króliczkiem, no i spodnie getry niebieskie i do tego będą czarne buty na płaskim, także wychodzimy na praktyki. Odzywam się do was już następnego dnia z rana. Wstałam, przebudziłam się i co? Wczoraj się już do was nie odzywam. Widzieliście to, że jadę na praktyki, że z nich wracam. No. Także koło 20 byłam tak w domu. Po praktykach zjadłam sobie coś na szybko. I położyłam się i po prostu odpłynęłam. To jeżeli chodzi o to, co robiłam wczoraj na praktykach, to praktycznie tylko sprzątałam. Nic takiego nie robiłam, tylko sprzątałam. Wiadomo, dziewczyny, które mają na salonach praktyki, to na początku sprzątają. Mimo to, że ja mam tylko miesięczne praktyki, no to też sprzątam, czy tam podpatruję, co moja szefowa robi na klientkach i tak dalej. No, żeby, chociaż, że nie będę tym fryzjerem, żeby mieć jakąś wiedzę na ten temat. Też chcę się nauczyć męskiego strzyżenia, ale to zrobię w swoim własnym zakresie. Sama się będę tego uczyć, bo jak ja mam tak, że jak coś sama się uczę, czy tam patrzę filmiki i później to robię, to najlepiej się tak nauczę. Bo jak ktoś mi pokazuje, to tego tak szybko nie załapię. Także to tam wam chciałam powiedzieć. A no, także już kończę tego vloga. Nagrywam następnego dla was. I co? I subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się już w następnych vlogach. Pa, pa!